Witam szanowne grono graczy z tej strony, witajcie, dzisiaj porozmawiamy na tematy ciekawe. Innymi słowy, jak to jest być redaktorem naczelnym serwisu? Chcę wam troszkę opowiedzieć na ten temat, jak się w ogóle pomysł, jak się to przeobrażało tą formę, która jest obecnie. No i chcę wam zadać też pytanie takie dość ważne dla nas ogólnie jako redakcji. No więc powiem wam, na samym początku było tak, że był pomysł tworzenia strony w głowie. Cały czas to było gdzieś się tyło, fajnie było mieć swoją stronę internetową, ale jak to się robi w ogóle, jak z tymi serwerami, jak to te domeny i tak dalej. Nie wiedziałem nic na ten temat i postanowiłem się dość mocno zainteresować. Pozdrawiam Reda, który też mi w tym pomógł oczywiście i mniej więcej pokazał, jak to się wszystko robi na WordPressie, bo pracujemy teraz na WordPressie. Ta strona cały czas stoi i akurat przyszedł czas premiery Wiedźmina 3, kiedy był wielki hype, ja mówię, to będziemy grali. I wtedy sobie wymyśliłem, że będę robił stronę internetową. Pochłonęło mnie to totalnie, bo chciałem to dokończyć. Był bardzo ważny event we Wrocławiu, który chciałem przed tym wypuścić tą stronę. No i okazało się, że w ogóle nie grałem w Wiedźmina i do dzisiaj go nie skończyłem. I'm very sorry. Ale będziemy to kończyć, mówiłem to już chyba 50 razy. Ale z nową kartą graficzną na pewno damy radę. Z kartą graficzną w ogóle były cyrki, więc za chwilę wam opowiem. Pod koniec może. Przypomnijcie mi, jak nie powiem, to powiem w następnym filmie. No i słuchajcie, zacząłem tworzyć tą stronę. Ukończyłem, wrzuciłem na serwer i zaczęła działać. Na początku był pomysł, żeby to była strona internetowa tylko dla mnie. Wiecie, streamy, filmy, jakieś różne pierdoły i to jest wszystko. Jednakże pomyślałem sobie, że to będzie takie marnotrawstwo przestrzeni w pewnym sensie, prawda? No to w jakieś newsy fajnie byłoby wrzucać jakieś nowinki, te, które mnie interesują i tak dalej. Ale później się okazało, że to jest taki gigantyczny temat, że samemu nie dam rady. No i pamiętacie, zrobiłem takie ogłoszenie, że szukam redaktorów, ludzi, którzy chcą pisać. No ale się okazało, że niektórzy przyszli tu tylko pisać raz na miesiąc, myśleli, że to jest raz na czas, tak niezbyt serio, ale ja chciałem to naprawdę serio rozkręcić. No i spotkałem pewną grupę osób, która naprawdę chciała bardzo mocno pracować i rozkręcić ten cały biznes. No a po czasie, dość długim czasie się okazało, że to nie działa aż tak bardzo dobrze z taką ilością, z taką grupą, dużą grupą ludzi. No i zrobiłem reset. Totalny reset, ale powróciły do mnie osoby, które były bardzo aktywne, zależało im i w tym momencie jesteśmy naprawdę jesteśmy w najlepszym momencie chyba tej strony, jeżeli chodzi o ludzi. Mam bardzo fajnych streamerów na stronie, oni chcą tutaj być, chcą coś tworzyć. Od Sola od razu mówię, że będzie miał troszkę przerwy od streamowania, potrzebuje tej przerwy, tam ma swoje sprawy do ułożenia. I powiem wam, że to jest naprawdę świetnie funkcjonuje teraz. Zrobiliśmy sobie taki bardzo szczegółowy harmonogram tygodniowy publikacji newsów. Będziemy wrzucać też felietony, będziecie mogli coś czytać takiego coś innego niż taki suchy news, bardziej takiego coś od nas, od serca. No i oczywiście miejcie na uwadze, że to wszystko robimy jako taki dodatek. Jak po prostu hobbystycznie, totalnie hobbystycznie, nikt z tego pieniędzy nie ma. Ale powiem wam, że już są takie fajne, małe sukcesy, z których się niezwykle cieszę. Innym słowy, jesteśmy w stanie już się przebić bez problemu, zdobyć akredytację na niektóre imprezki, większe, mniejsze. I co jest ciekawe, redakcja Revit Gamer, już można się opowiedzieć o redakcji Revit Gamer, że dostaliśmy dość mocno wyróżnienie, jeżeli chodzi o BlizzCon, bo właściwie ja będę osobiście na BlizzConie, czyli będziemy mieli jednego przedstawiciela oficjalnie na BlizzConie, na miejscu i będziemy mieli dwie osoby, Karo i Vetino, serdecznie pozdrawiam, które będą ogarniały dla was newsy. Bo jak pytaliście mnie, ale co z newsami, prawda? Jak tam pojedziesz, to co się będzie działo? Dwie osoby, moi drodzy, mają wirtualny bilet, będą pisać dla was i myślę, że to naprawdę będzie fajna sprawa, bo ja jeszcze w nocy z 6 na 7 postaram się wam wrzucić coś ciekawego, jakieś ciekawe zdjęcia stamtąd, z miejsca. Postaram się wycykać zdjęć ile wlezie tą moją uniwersalną kamerą do wszystkiego i wrzucę to, jak będę miał dobre Wi-Fi. Módlmy się o dobre Wi-Fi, albo najwyżej zapłacę za to Wi-Fi, ale żeby był net. Wrzucę wam po prostu taką fajną galerię stamtąd, już taką na świeżo, na świeżutko. Więc będzie naprawdę fajnie, mam nadzieję, że uda mi się też coś nakręcić i w ten dzień, jak będzie tylko czas, że będę mógł to wrzucić i jeżeli mój sprzęt mi pozwoli na to, bo pożyczam laptopa, takiego laptopka, który świeży to on był z 5 lat temu.
Ale mam nadzieję, że on to przetworzy wszystko i będę mógł cokolwiek wrzucić. Nawet w takiej suchej formie byłoby spoko. Bardzo fajnie. Dodatkowo jest, jeszcze będzie informacja ode mnie na temat wywiadu. Dostałem informację niepewną, więc nie potwierdzam jej w żaden sposób jeszcze, że będę miał wywiad właściwie z najważniejszym gościem, jeżeli chodzi o deweloperkę w Diablo 3. Tak więc ja jeszcze będę wam o tym mówił, nie powiem z kim będę rozmawiał, ale myślę, że zrobimy taki film i będę zbierał od was pytania, jeżeli tylko to się potwierdzi. Pytania i będę to próbował rozmawiać, dyskutować i zadawać wam im wasze pytania. Dokładnie tak jest. No a jeżeli chodzi w ogóle o cały rozwój strony, moi drodzy, teraz zacieśniałem współpracę między redaktorami a streamerami. Pozdrawiam Afresha, który ma świetne pomysły, ostatnimi czasy jest bardzo aktywny, bardzo fajnie. Idzie Overwatch, razem będziemy, mam nadzieję, jeżeli wszyscy dostaniemy oczywiście dostęp, albo przynajmniej jakaś część ludzi dostanie od nas dostęp, fajnie by było, no to w tym momencie będziemy dla was streamować, razem tworzyć jakieś różne fajne mambo jumbo, jakieś teksty będą się pojawiać. No i ogólnie staramy się to tworzyć. Ale do was teraz pytanie, moi drodzy, żeby było na świeżo. Jestem na świeżo na zebraniu. Falcon, pozdrawiam cię serdecznie, wrzucił taki pomysł, żeby was spytać o stronę internetową. O to, jak wygląda strona internetowa. Czy jest przejrzysta dla was? Bo ogólnie tendencja stron internetowych jest taka, żeby one były jasne. Żeby były jaśniutkie, przejrzyste, ładniutkie, z różnymi takimi fajnymi kolorkami. Rozumiecie, o co chodzi. A ja z mojej natury jestem Dark Side of the Force, nie? Prawda? Więc ciemne kolory, bardzo fajnie. Dla mnie w ogóle wizualnie super sprawa, prawda? Ale dla was może na przykład to być troszkę niestylistyczne albo no, nie klejące się. Będzie wiele zmian jeszcze tutaj, od razu mówię, ponieważ grafika na stronie też była robiona hobbystycznie. Jak tylko miałem jakiś czas, no to coś tam robiłem, prawda? Ale ja nie jestem osobiście grafikiem. Będę zmieniał cały ten górny panel, który tutaj jest. Te zmieniające się rzeczy jednak będziemy zmieniać, nadawać jej jakiejś takiej głębi, ostrości, ładniej to będzie wyglądać. No ale do tego na to trzeba czas, wiecie, ten czas, zawsze jest z nim problem. Tak więc ja jeszcze będę rozmawiał z grafikiem, jakby to ugryźć, ale was chciałem właśnie zapytać od redakcji pytanie, co wam się podoba na stronie, co jest funkcjonalne, a co jest niefunkcjonalne w waszej opinii. Bo już na przykład dzisiaj rozmawialiśmy o wielkości tam jakichś takich pierdółek, wielkości jakichś tam obiektów, na temat tego, że te pojawiające się screenshoty w statusie streamów są niefunkcjonalne za bardzo, będziemy to lekko zmieniać, tutaj coś dodamy, tu coś ujmiemy itd., itd. Tak więc powolutku to wszystko ewoluuje, powolutku idzie do przodu w tą dobrą stronę, żeby ten serwis był całkiem ok. No i oczywiście felietony, jeszcze raz felietony, dużo felietonów, dużo będzie takich fajnych tekstów od nas na temat różnych, naprawdę interesujących rzeczy. Tak więc będzie troszkę głębiej tutaj, lepiej, miałem na myśli. I słuchajcie, jeszcze jedna sprawa. Ja pozdrawiam Wudżo. Właśnie, to jest człowiek, z którym współpracuję, jeżeli chodzi o stronę programistyczną. I tutaj już przygotowaliśmy dla was, za niedługo to podepnę pod stronę, jeszcze się zastanawiam, w jaki sposób, jak to ugryźć. Kalkulator talentów. Słuchajcie, to jest kalkulator talentów dla Heroes of the Storm od RevitGamer.pl. Mniej więcej tak to wygląda. Wyszukujecie sobie postacie, możecie sobie wyszukać postacie pod względem złożoności, pod względem obrażeń, przeżywalności, użyteczności. No to jest kwestia taka dyskusyjna, użyteczność, ale mniej więcej tak to posegregowaliśmy. Jeżeli chcecie normalne segregacje, to wystarczy tutaj wrzucić refresh na stronie i jest git. No i na przykład weźmiemy sobie takiego pana Artanisa i tutaj macie jego statystyki, ocena bohatera, taka ogólna ze statystyki. No i możecie tworzyć, jak widzicie, to jest pasek postępu, możecie tworzyć tutaj build. No i ten build możecie udostępnić, moi drodzy. Od razu po stworzeniu buildu możecie tutaj skopiować ten link i na kolejnej karcie... Na kolejnej karcie wrzucacie ten build już z linkiem. I tak to działa, moi drodzy. Tak to działa. Tak więc mam nadzieję, że wam to się podoba. I oczywiście możemy tutaj wrócić do listy bohaterów. I mam całą listę bohaterów. No i będzie to oczywiście aktualizowane na bieżąco, myślę. Jeszcze z Wudżem muszę sobie porozmawiać na temat innego pomysłu, z innej gry Blizzarda. Takiego dość oryginalnego pomysłu, myślę. Tak więc powoli wszystko się rozwija, moi drodzy. Powoli się rozwija. Mam nadzieję, że ta strona będzie takim czymś istotnym dla was, że będzie stało gdzieś tam na szlaku waszej podróży. Klikniecie w ten Revit Game i tak dalej. Będziemy też pracować nad tym, żeby strona się szybciej wczytywała. To też jest jej minus. Zdajemy sobie sprawę z pewnych plusów i minusów. Więc bądźcie dla nas łaskawi w waszej opinii. Jak mówię,
To wszystko jest stworzone hobbystycznie, w ramach wolnego czasu tak naprawdę, więc to jest, ale to jest duży, duży kawał chleba, mógłbym powiedzieć, a bardziej kawał czasu. Trzeba sporo czasu temu poświęcić, wiele osób już pracuje na tą stronę, tak więc pozdrawiam również Karo, która się bardzo udziela, jak widzicie, tutaj macie oczywiście, kto pisze teksty po kolei. Tak więc tu możecie zwrócić uwagę, kto to w ogóle napisał. Jak wklejamy w ogóle informacje na Facebooka, to też w nawiasie pisze zawsze redaktor.red.falcon.karo.rivid. Tak więc wiecie, od kogo wypłynęła ta informacja, z kim możecie też dyskutować na ten temat, co jest również pozytywne. Tak więc dziękuję Wam za uwagę. A jeszcze te pudełka, słuchajcie. Okazało się, że moja... Ja mierzyłem to przed kupnem. Mówię, okej, okay, na styk, będzie na styk. Nie, jest na styku. Jakieś 2 cm jeszcze urąbało. Tak więc moja obudowa nie pomieści tej karty graficznej. Ale spokojnie, rozwiązałem ten temat dość szybko. Znalazł się bardzo szybko kupiec na tą moją obudowę. Dołożę troszeczkę i kupię już Mid Tower. No więc to będzie obudowa, która pomieści tego potwora. Mówię tutaj o tym GTX-ie. A tu mam akurat pudełko, przepraszam, pod ręką. Mówię akurat o tym Asusie, prawda? O tym. Tak więc to już jest w moich rękach. Na streamie pokazywałem. Tworzyłem dla Was film o tym, ale nagle mindfuck. Jezus Maria, co się nie mieści. Można oczywiście szlifierką kątową tam wyciąć pewne elementy metalu, ale zdecydowałem się jednak pójść w coś większego. Tam wrzucę jeszcze jakieś USB dodatkowe, inne bajery, więc więcej dysków pomieści, bo to mi jest bardzo potrzebne. Już 2 dyski pełne, terabajtowe mam filmów zarąbanych, tak więc to rośnie, a jest mi żal po prostu wycinać te filmy, bo fajnie wrócić kiedyś, jak będę już starym dziadkiem, do jakichś rzeczy, które nagrywałem za młodu. Tak więc wiecie, jak to wygląda. Dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobał filmik nieco opisujący, jak to wszystko się rozgrywało. No i powiem Wam, że zebranie mamy co niedzielę. Czasami one są przerzucane na inny dzień, ale zdecydowanie też częściej się będziemy spotykać się z grupą redaktorską, grupą streamerską, będziemy bardziej działać dla Was. Oczywiście wszystko w wolnym czasie, ale i tak to działa, i tak to działa, idziemy do przodu. Mam nadzieję, że z czasem będziemy mogli jeszcze mocniej, jeszcze silniej działać. Dzięki Waszym oczywiście odwiedzeniom na stronie. Dziękuję Wam bardzo. Na razie, kłaniam się bliżej.